Witajcie, dzisiaj pokażemy Wam, jak zamontować akcesoryjny spust w pistolecie CZP-10C. W skład zestawu wchodzą instrukcje obsługi, dwie sprężyny iglicy, jedna ma 1,8, druga 1,6 kg, taki biały kołeczek, który służy do montażu sprężyny i oczywiście spust. Upewniamy się, czy broń jest rozładowana i zdejmujemy zamek. Zaczynamy od usunięcia pinów trzymających zespół spustowo-uderzeniowy. Raz, dwa i trzy. Pamiętajcie o użyciu odpowiedniej podkładki pod broń, tak jak na przykład ten profesjonalny benchblock, oraz odpowiedniej wielkości wybijaków. W tym przypadku przydadzą się rozmiary 2 i 3 mm. Musimy zdemontować również płytkę służącą do rozbierania pistoletu, ale możemy zrobić to później. Piny sprężyste potrafią być naprawdę uparte i dobrze działa na nie zdecydowane udarowe uderzenie zamiast delikatnego pukania. Po wybiciu przednich pinów możemy wyjąć szynę spustową. Pozostał nam jeszcze ostatni pin, po którego usunięciu będziemy mogli wyjąć cały zespół spustowy. Wyciskamy pin trzymający język spustowy. I wymieniamy na ten niebieski, który dostaliśmy w zestawie. Wkładamy szkielet w odwrotnej kolejności, uważając na niesforną sprężynę zaczepu zamka. Następnie montujemy ten główny pin niesprężysty oraz płytkę służącą do rozbierania pistoletu. Sprawdzamy na oko, czy wszystko pasuje i mniej więcej działa. I możemy zająć się montażem pinów sprężystych. Do tego celu użyjemy klucza do rur, którym zamiast piny wbijać, możemy wprasowywać je, uważając, żeby nie uszkodzić szkieletu. Szczęki tego narzędzia najlepiej delikatnie zeszlifować, pozbawiając ostrych krawędzi i dodatkowo dobrze je okleić taśmą czy innym materiałem, który zabezpieczy przed uszkodzeniem szkieletu broni. Po wciśnięciu pinów pozostaje nam delikatnie dobić je, aby znalazły się na swoich miejscach. Taśmy ochronnej nigdy za wiele. Okej, mamy złożony szkielet, więc czas sprawdzić, czy wszystko działa. Jeżeli spust strzela, resetuje się, a bezpiecznik zewnętrzny działa, wygląda na to, że wszystko zrobiliśmy tak, jak trzeba. Przejdźmy zatem do wymiany sprężyny iglicy.
demontujemy sprężynę powrotną, lufę oraz tylną płytkę oporową. Następnie demontujemy fabryczną sprężynę iglic, odciągając ją w dół i wyjmując dwie plastikowe podkładki trzymające ją na iglicy. Z uwagi na to, że mamy do czynienia z praktycznie nowym pistoletem, użyjemy cięższej sprężyny z zestawu, która daje około 1,8 kg oporu na spuście. W tym momencie przyda nam się ten biały, niepozorny wałeczek, którym możemy podeprzeć sobie iglicę od spodu, aby wygodniej zamontować te nieszczęsne tulejki trzymające sprężynę na miejscu. Uważajcie na nie, bo łatwo je uszkodzić, a o zamienniki raczej trudno. Wkładamy iglicę na miejsce i zakładamy płytkę oporową. Po zmontowaniu całości oczywiście sprawdzamy, czy wszystko działa tak, jak powinno. I gotowe. Jak widzicie, to naprawdę nic trudnego. Dzięki za oglądanie. Jeżeli podobał Wam się film, zapraszamy do subskrypcji oraz na nasze profile na Facebooku i Instagramie. Cześć!